Kolejny druk, ustalenie obowiązujący w 2013 roku stawek opłat za usunięcia i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Projekt prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 921. Pierwsze czytanie referuje pan w imieniu pani dyrektor Janiny Działkowskiej. Bardzo prosimy o przedstawienie się. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy ustalenia stawek na 2013 rok za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. Artykuł 130a ustawy prawo o ruchu drogowym zobligował Radę Powiatów do ustalenia takich, corocznie takich stawek. Stawki maksymalnie mogą wynosić, być zgodne z obwieszczeniem ministra finansów 7 sierpnia, minister finansów obwieścił maksymalne stawki. W druku nr 921 stawki są właśnie takiej wysokości ustalone jak maksymalne. Kierując się wysokością stawek, kierowaliśmy się koniecznością zapewnienia prawidłowej wysokości finansowania tego zadania, jak również wywierania nacisku ekonomicznego dla osób, które w sposób rażący łamią prawo o ruchu drogowym. Wspomnę tylko, że dotychczas to mamy gdzieś około 2,5 tysiąca rocznie takich przypadków, że są te samochody odkorowywane, dyspozycje w zakresie skorowywania pojazdu może wydać wyłącznie policja, straż miejska, a jedynie tylko w przypadku akcji ratowniczej prowadzący akcję ratowniczą. W sumie opłaty dotyczą wyłącznie osób, które nie przestrzegają w sposób rażący łamią przepisy prawa o ruchu drogowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pani, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 16.10.2012 roku. Godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia autopoprawek na 18.10.2012 roku. Godzina 15. Kolejny druk. Nie wiem, czy mamy przerwać. Przejdziemy dalej. Może zrobię. To może jutro zrobimy. To może zamknijmy porządek jutro. Ja myślę, że zróbmy 15 minut przerwy. Czy to już czas? Ogłaszam 15 minut przerwy.